Andrzej Onopiuk, główny bohater programu Rolnicy Podlasie, został pobity we własnej wsi i trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek 22 sierpnia. Andrzej został uderzony przez sąsiada w twarz i zgłosił ten fakt policji. Jak przekazała Superekspresowi policja, z relacji zgłaszającego wynikało, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Na miejscu policjanci ustalili, że pokrzywdzony został uderzony w twarz, nie odniósł jednak żadnych obrażeń. Policjanci poinformowali gwiazdora serialu Rolnicy Podlasie, że jest to czyn ścigany z oskarżenia prywatnego oraz o dalszym toku postępowania w takich sprawach. Nie wiadomo, co dalej z tą sprawą zrobił rolnik. Andrzej, główna gwiazda serialu Rolnicy. Podlasia trafił do bielskiego szpitala z podejrzeniem urazu głowy. Miał też obrzęk na prawym policzku. Badanie nie wykazało żadnych poważnych obrażeń i mężczyzna jeszcze tego samego dnia wrócił do domu. Ta wiadomość wstrząsnęła jego fanami. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, wsparcia. W stronę popularnego rolnika Trzymaj się Andrzej, szybkiego powrotu do zdrowia, zdrówka życzę, komentują wierni internauci. To nie pierwsza interwencja policji w Plutyczach. W 2021 roku policjanci zakuli Gienka w kajdanki na jego własnym podwórku. Dlaczego? W sieci pojawił się film, który pobieżnie wyjaśnia sytuację. Z dialogów można wywnioskować, że Gienek zaatakował policjanta. Chociaż Andrzej sugeruje, że to policjanci jako pierwsi dopuścili się aktu agresji, ja was w dobrej rzeczy wpuściłem. Co wy macie w głowie? Będzie sprawa w sądzie na całą policję. Ja jestem u siebie, to wy jesteście u mnie. Co wy robicie? Z niego krew cieknie! Krzyczał Andrzej, broniąc ojca, którego funkcjonariusze powalili na ziemię i zaciągnęli do radiowozu. Jaki był powód interwencji policji na podwórku w Plutyczach? Podobno powodem była kłótnia Andrzeja Igienka, która skończyła się interwencją policji. Swoje spojrzenie na sprawę rzucają także reprezentanci AgroUnii, którzy wstawiają się za Gienkiem i Andrzejem. Za co to wszystko? Za to, że podczas Świąt ludzie odwiedzający Gienka i Andrzeja nie mieli maseczek. To są Wspaniali, szczerzy i gościnni ludzie. Rolnicy zawsze witają członków AgroUnii z otwartymi ramionami. Gość w dom, Bóg w dom. Nie tym razem. Tym razem policja stanęła przed furtką. Zrobili im piekło podczas Świąt. Teraz radiowóz stoi pod ich domem. Gienek jest już w domu, ale cała noc spędził na komisariacie policji. Poniżony, bez koca, bez jedzenia i bez picia. Pytamy na Facebooku a A Wy jak oceniacie całą sytuację? Czy współczujecie zaatakowanemu Andrzejowi? Lubicie oglądać serial Rolnicy Podlasie? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Rolnik Info. Do zobaczenia!